zawsze chętnie przyjmę. Powiedziała, że jesteśmy już tak blisko, że się w sumie nie da bliżej. A potem powiedziała, że to jednak za blisko i może kiedy indziej. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten moment, kiedy się nie widzę już w żadnym pomyśle na życie. I to nie picie co weekend, to picie za życie. Jak kiedykolwiek cokolwiek straciłeś, co się nie wpisuje w twoją winę, to rozumiesz, typie. Nie chodzi o wybitną siłę, a o człowieczeństwo w ludziach, co o brak takowego ich nie posądziłeś. Otwierasz oczy, jak wisisz na linie. Niezła faska, co o mały włos ci rozjebała życie. Wiem, o czym piszę, wiem, jak żyję. Się nie odbijam w negatywie, bo zrobiłem zdjęcie, co się śmieje na nim dosyć dobitnie. To ponoć prawda, albo się zgubiłem. Podobno padasz przy mojej logice i dlatego tak nienawidzę wszystkich ludzi, co nie kumają tego, co słyszę i widzę. Mam syndrom opiekuńczo-ratowniczy i F43.2. Proszę, puść to na tablicy. Niech ci polajkują posta znajomi rodziców i randomowi znajomi, co kiedyś ich poznałeś przy piciu. Jak to cię utrzymuje przy życiu? Jestem ambitny jak zmiany nastrojów i to jedyne, co mnie kiedyś trzymało przy życiu. A na razie to tylko zmiany nastrojów, które gdzieś zostały, chociaż ciebie dawno już nie ma w tym życiu. Liczę, że cię nie będzie, chociaż mam nadzieję. Ostatnia ginie matka głupich, a że nienawidzę głupich, to sam z chęcią głupią sukę zajebie. Brak mi w duszy żalu do siebie, nie brak szklanych butelek i cudzych rąk wystających, kiedy zaglądam sam sobie w kieszenie, żeby sprawdzić, czy zostało coś z tych szklanych butelek. Czy to tylko zalane wspomnienie i panika na myśl, że muszę żyć, by mieć więcej. Czy muszę żyć, żeby komuś dać serce? Dostałem solidną lekcję, jak dostać w ryj i potem chcieć więcej. Chciałbym wierzyć, że to przez masonerię, albo że każdy jest NPC-em, a ten świat to jest mój serwer. Chciałbym już nie myśleć o tobie więcej, ale się nie rozerwę. Rezerwuję miejsce przy stoliku, przy którym sam od lat siedzę i zamawiam to samo co zawsze, czyli w sumie sam nie wiem.